Ostatnio pojawiło się na Instagramie trochę współczucia, że ludzie nie chcieliby, żebyś umarł, bo jeszcze chcieli się od ciebie czegoś nauczyć i żebyś nie umierał na zawał. O, No, jakie troszkę słodkie. było. Nie dużo osób, ale. Ważne, że chociaż szkółkę. Chociaż jedna, że tak No pomyślałem, nie? jak jedna, to już fajnie. No dobra. To już się dzieje? Możemy nagrywać? Dzień dobry i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszego ulubionego podcastu Neurofreaky. Oczywiście z wami wasi ulubieni terapeuci, neuroterapeuci, czyli Maciej Duczyński i Patryk Sobotka. I dzisiejszy temat jest bardzo ważny, tak. Dlatego że dotyczy, że tak naprawdę, pomimo tego, że to my mamy moc sprawczą, jeśli chodzi o pracę w gabinecie, to niestety nie do końca możemy wybrać, jaką metodą pracujemy i jak nasza terapia będzie dokładnie wyglądała. Dokładnie tak, bo mamy tendencję do tego, żebyśmy coś bardzo chcieli albo lubimy się nawet nazywać terapeutami jakiejś na przykład metody, nie? Co oczywiście jakby samo w sobie może być okej, okay, nie? Że mamy jakieś tam tytuły, no bo ludzie nas powiedzmy z tego kojarzą, że jakimś tam wycinkiem się zajmujemy, ale daje nam to też czasami takie mylne pojęcie o tym, że to my wybieramy sobie jakieś ulubione narzędzie. I tylko takim jednym moglibyśmy narzędziem sobie próbować coś tam dłubać. To znaczy, bardzo dużo osób tak pracuje, tak. Stąd tak naprawdę często ta skuteczność terapeutyczna jest... różna. Mała, chciałem powiedzieć mała. Różna. Chciałem powiedzieć mała, tak. Bo na przykład mamy swoją jakąś taką idealną wizję terapii. Znaczy to jest w porządku, tak? Bo teoretycznie my też czasami ludzi mówimy tak, że na przykład jeżeli nie wiesz na przykład na jaki kurs pójść, tak? Jest początek roku, ludzie chcą coś fajnego, mądrego zrobić w tym roku, to ja często mówię, słuchaj, jakby wyobraź sobie na początku taką idealną wizję terapii, jak chciałbyś pracować w gabinecie. Bo jak na przykład od razu ktoś na przykład stwierdzi, że on chce na przykład w gabinecie mocno łączyć terapię manualną z ruchem, albo chce pracować głównie właśnie w takich miejscach typu siłownia i tak dalej, albo skąd ta grupa pacjentów, no to oczywiście to mu bardzo mocno zawęża pole szkoleń. Tak. Natomiast oczywiście to jest, wiecie, idealna wizja świata, a dobrze wiemy, że ona... Że świat nie jest idealny po prostu. Dokładnie. Więc i tak się potem będziemy musieli do niego dopasować jakoś, co oznacza, że części ludzi, którzy będą zainteresowani naszą terapią, powiemy, że sorry, ale na linii nie pracuję z takimi ludźmi, albo sorry, ale nie jestem w stanie ci pomóc i tak dalej, bo no, nie będzie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast fajnie byłoby. Może ja powiem na własnym przykładzie, no nie? Bo dobra. Ja jestem uważany tutaj za tę osobę, która czasami tak odlatuje. Okay. Dzisiaj też była dyskusja na temat materiałów, które gdzieś tam się pojawiają, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać czasami dziwnie. Okay. Bo pracuję dużo w nurtach energetycznych, ale jak się później oczywiście, mamy na przykład kursantów, którzy wchodzą w to, to się okazuje, że to miało być magiczne, a to taka bardziej matematyka się z tego zrobiła i taki trochę algorytm postępowania zupełnie i taki zerdynkowy. Inne oczekiwania, nie? Inne oczekiwania. Tak, wygląda trochę inaczej, w praktyce jest to inne, tylko po prostu trzeba to poznać, żeby móc się na ten temat wypowiedzieć. I ja myślałem, że na przykład jak pójdę, pamiętam, że na przykład byłem po różnych szkoleniach i później właśnie wleciałem w nurt, czy to właśnie kinezjologii energetycznej, czy tam brain formattingu, czy szkolenia SIPS i tak dalej, to myślałem, że to mnie porwie jeszcze bardziej w niebiosa i że będzie wyglądało jeszcze dziwnie. Się okazało, że to mnie ściągnęło na ziemię, bo coraz więcej miałem narzędzi, które powiedzą, że ej, u tego pacjenta trzeba po prostu pracować strukturalnie. Albo ej, u tego pacjenta po prostu trzeba popracować z jamą brzuszną. Albo no tutaj po prostu no bez ruchu no nie da się specjalnie zrobić, no nie? A albo tutaj bez jedzenia dietetyka, to możesz nie? zapomnieć, no nie? No. Więc się okazało, że w tym momencie jest łatwiej nawet po pierwsze komunikować się z grupą, do którą jest taką powiedzmy idealną twoją grupą, bo mniej więcej wiesz, komu ci najlepiej idzie ta pomoc, z jakimi objawami pacjenci przychodzą i jak te objawy powtarzają się i ta terapia twoja po prostu leży im bardzo dobrze, a właśnie kiedy po prostu odesłać ich, w moim przypadku na przykład do Artura na trening, czy no, zaczynamy też współpracę z Martyną dietetyczką, kiedy właśnie do niej, a kiedy może po prostu pacjentowi zlecić po prostu konwencjonalną psychoterapię przykładowo. Dokładnie. No tak, to tutaj myślę, że akurat o takich przykładach gdzieś tam z naszego gabinetu też powiem.
Ale jakby co, tak wracając jakby do tego głównego naszego wątku, z czego jakby wzięła się taka rozkmina, że to nie my wybieramy terapię dla pacjenta, bo tutaj mieliśmy po prostu przed podcastem taką chwilę takiej rozkminy, takiego trochę błędu poznawczego i właśnie rozchodziło się o to, że może w jakich sytuacjach to jest ok, a w jakich nie jest, żeby to też dobrze wybrzmiało, nie? Bo jakby nie ma też nic w tym złego, że czujemy się lepiej w jakiejś formie terapii, w jakiejś czujemy się gorzej, z tym, że dobrze by było nie używać tego w taki zupełnie bezkrytyczny sposób. Czyli na przykład uważaj, że jestem takim kompletnym terapeutą, biorę wszystkich pacjentów jak leci i wszystkim mogę pomóc moją ulubioną metodą. Nie? Czyli na przykład skupiam się tylko na psychosomatyce. Ja też uważam, że to nie jest nic złego. No można się w czymś w pewnym sensie czuć najlepiej i nawet preferować gdzieś tam takich pacjentów. No ale teraz, no wiadomo, do nas pacjenci trafiają bardzo różni. Przychodzą często też z polecenia. Oni nie do końca rozumieją, na czym polega nasza praca, no bo to też nie jest jakby ich zadaniem, żeby dokładnie się na tym znać, nie? Więc do nas może przychodzić sobie powiedzmy taki pacjent. My mamy jakiś tam zestaw takich naszych ulubionych skilli, no i przychodzi ktoś, kto jest, no definitywnie nie nadaje się do takiego leczenia. Nie? Powiedzmy, nie wiem, świeżo skręcony staw skokowy, a ja na przykład najbardziej lubiłbym sobie pogrzebać w brzuchu i poprawić komuś trawienie. No to nie będę teraz na siłę kombinował tak, że ja jednak zrobię ten brzuch, bo to wszystkim musi na wszystko pomóc. Czy na przykład pracuję w psychosomatyce, no to nie będę też rozkminiał w pierwszej kolejności tego, że to jest jakiś gdzieś tam grubszy problem na tle emocjonalnym i ta kostka powinna mi tutaj fajnie jakby się ustawić tylko z tego powodu, nie? Tylko są po prostu rzeczy, które dla nas powinny być oczywiste, że powiedzmy takim pierwszym gdzieś tam leczeniem z wyboru będzie powiedzmy praca ze strukturą. Mamy też różne metody diagnostyczne, które nam po prostu definitywnie pokazują, czy to jest struktura, czy to jest faktycznie biochemia, czy to jest psychosomatyka. Najczęściej znowu, jak mamy pacjentów takich niespecyficznych, to myślę, że też mogę po prostu tutaj powiedzieć za nas dwóch, przychodzą z bardzo różnymi problemami i to nigdy nie jest jeden problem, tylko raczej jest ich kilka i w dodatku ta ich historia też jest taka dosyć różna. Więc nie będzie to wyglądało tak, że cały przebieg terapii będzie opierał się tylko i wyłącznie o powiedzmy strukturę, no bo tam te inne komponenty też są. Więc można byłoby na przykład podejść do tego w taki sposób, że skoro pracuję tylko ja sam na siebie i chciałbym leczyć wszystkich tylko i wyłącznie psychosomatycznie, to niestety jest duża szansa, że dużej ilości pacjentów nie uda mi się pomóc. Jeśli to będą tacy pacjenci po prostu przychodzili z ulicy, spodziewając się tego, że trafiają do fizjoterapeuty, nie? Więc tutaj mogłoby być dobrym pomysłem na przykład coś takiego, żeby pracować sobie wtedy w jakiejś ekipie. I na przykład właśnie u nas w gabinecie to się bardzo fajnie sprawdza. Mamy część osób, które pracują bardzo strukturalnie, część, która pracuje jakby praktycznie wyłącznie ruchowo teraz. Mamy specjalistkę, która zajmuje się stricte uroginekologią, no i część osób, która bardzo mocno lubi takie metody gdzieś tam związane z kinezjologią, znaczy właściwie wszyscy gdzieś tam używamy NIT-u do diagnostyki, ale powiedzmy już tych swoich ulubionych pacjentów, nazwijmy to, no to mamy troszeczkę gdzieś tam innych, więc pracujemy sobie w takim faktycznie zespole. I kiedy widzimy, że temat nie jest definitywnie dla mnie i wiem, że ktoś to zrobi lepiej ode mnie, to ja nie mam oporów z tym, żeby kogoś po prostu odesłać na terapię, albo na całą terapię, albo po prostu na jakiś element terapii do kogoś innego. I wtedy myślę, że to jest uczciwe wobec pacjenta. No i tutaj ciężko jest wtedy o jakieś takie zarzuty, tak? Że robimy coś, co jest jakby zupełnie nieadekwatne do sytuacji, bo tutaj też z kolei chciałbym się odnieść do tego, co się czasami pojawia w sieci, nie? Że robimy takie rzeczy, a nie inne rzeczy i to nie jest prawdziwa fizjoterapia i tak dalej. Więc to znowu wynika z takiego no błędu poznawczego, bo ktoś zauważył kawałek, jakiś wycinek naszej pracy, co nie znaczy, że wszystko wygląda dokładnie tak. Więc to nie jest tak, że wszystkich pacjentów leczymy tak samo, że wybieramy sobie, że wszyscy mają robione dokładnie to samo, nie? Znaczy, wiesz co, ja myślę, że jakby na przykład widzę po sobie, na przykład odkąd na przykład pracuję w nurtach kinezjologicznych, no to sytuacja wygląda tak, że
to diametralnie wygląda inaczej u każdej osoby, bo pamiętam, jak pracowałem właśnie w nurtach stricte terapii manualnej, czy jeszcze sam początek, gdzie pracowałem masażem tkanego mokich, albo obserwując kolegów, którzy pracują ruchem, no to tam często osoby, które zgłaszają podobne objawy i ruchowo są na podobnym poziomie, to oni dokładnie robią z nimi to samo, tak? Nie zastanawiają się na przykład, czy ten problem kręgosłupa miedziowego to ma się jakkolwiek do na przykład problemów trzewnych, tak? Albo ma się jakkolwiek do sytuacji emocjonalnej, tylko na przykład okazuje się, że okej, pacjent jest na przykład na tyle i na tyle sprawny, jego postawa wygląda tak, że po prostu ma na przykład duży dysbalans w obszarze miednicy, powiedzmy, że tam miednicy mocno w przodopochyleniu, jest duże ograniczenie właśnie, duże napięcie taśmy przedniej, kiepska aktywacja właśnie brzucha, pośladków, no to oni mają tak naprawdę często od regresji do progresji konkretną pracę, albo szukają, gdzie jest tak naprawdę tego gruchu, najmniej próbują go odzyskać w terapii manualnej, albo które struktury są tak naprawdę niewydolne, próbują je zaktywować, plus dożyć jakieś mobility, no to tam ta powtarzalność jest duża tak naprawdę. Można iść na kurs stricte i potem patrzysz, pacjenta mam podobnego, no to jadę od tak naprawdę stricte algorytm postępowania, krok po kroku. Natomiast na przykład odkąd gdzieś siedzę właśnie czy to wcześniej w terapii nerwomyślowej, czy teraz w neurosygnacyjnej terapii, czy właśnie w kinezjologii, to jest tak, że nawet pacjenci z podobnymi objawami, ta terapia w ogóle wygląda kompletnie inaczej. To także no tutaj rzeczywiście my często powtarzamy, ja już od czasów studiów pamiętam teksty, że terapia powinna być szyta na miarę pacjenta, że tak naprawdę każdy problem pacjenta jest inny, ale później pracując pierwszy, drugi, trzeci rok albo obserwując kolegów, koleżanki, czy to w kabinetach prywatnych, czy na praktykach, ja mówię, no ciekawe gdzie, no nie? Jakby to wygląda tak samo, no nie? Oni po prostu, nieważne czy pracują metodą Kanten-Bornem, czy na przykład Cyriaksem, czy często, no, też nie znam wszystkich metod terapeutycznych, więc może nawet nie będę... Można tutaj wstawić tak naprawdę gdzieś tam dowolną terapię manualną, dowolną metodę, nie? No. Taką, gdzie naprawdę ja sobie badam ten odcinek lędźwiowy, widzę, gdzie tego ruchu jest mniej, wprowadzam techniki mobilizacji, wprowadzam techniki oscylacji, sprawdzam badanie obrazowe, wiem, czego unikać, wiem, gdzie tego ruchu powinno być więcej, wiem, jak ewentualnie to zabezpieczyć ruchowo. No i się okazuje, że przychodzi tych pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego po prostu 10 i przynajmniej w 5 przypadkach trapy wygląda po prostu toćka w toćkę. No tak, to no. Może tak być. No więc wiadomo, że po prostu znowu ta nasza terapia musi mieć jakiś sens. Ja tylko może powiem jedną rzecz, że jakbym się mylił na przykład i rzeczywiście terapeuci manualnie pracują w ogóle inaczej, ta terapia po prostu wykręca nas do góry nogami, to ja na przykład chętnie się do kogoś gabinetu przyjdę, po prostu przejdę, no nie? Po prostu zobaczę, nagram, jakby ocenię, sprawdzę po prostu, bo może takie rzeczy po prostu nie znam się, no nie? Więc wtedy po prostu mogę dzień poświęcić na taki środowiskowy, wiesz, wypad. Tak, tak, tak. No generalnie myślę, że oczywiście znowu używając, łącząc jakieś różne metody, różne podejścia, rozumiejąc o co w tym wszystkim chodzi, to będzie liczył się trochę jakby z jednej strony zasób tej skrzynki z narzędziami, żebyśmy mieli różne płaszczyzny gdzieś tam tego człowieka ruszyć, no ale z drugiej strony jakby też przede wszystkim zrozumienie, kiedy danego narzędzia użyć, nie? Więc myślę, że to głównie o tą drugą rzecz nam się rozchodzi dzisiaj, no bo my świadomie wybierając jakby tylko jedną płaszczyznę, czyli na przykład wybierając sobie tylko i wyłącznie strukturę i olewając wszystko inne dookoła, no to będziemy mogli pomóc pacjentom albo tylko części tych pacjentów, albo po prostu pomóc im, ale tylko w jakimś ograniczonym zakresie. Nie? No bo wiadomo, że pacjent, no właściwie każdy, no może nie każdy, ale większość, będzie też miał jakieś problemy strukturalne, które jeśli my sobie powiedzmy gdzieś tam naprawimy, skorygujemy, no to poprawi się gdzieś tam ta adaptacja i trochę ten problem gdzieś, czy część tych problemów pacjenta po prostu zejdzie. No i on może być z tego w sumie zadowolony, ale to też trudno powiedzieć, czy przejdą dokładnie te problemy, z którymi on się do nas zgłosił. No i nawet jeśli my się tym nie zajmujemy, to też czy jesteśmy go w stanie po prostu gdzieś dalej pokierować, czy wskazać mu, co należałoby zrobić, żeby tych pozostałych problemów się pozbyć. Nie? Wiesz co, ja jeszcze to jakby 100% racja oczywiście, jeśli chodzi o twój wywód, natomiast teraz tak jeszcze myślę w kategoriach właśnie tego, co nam wyniknęło ostatnio na kursie właśnie NIT 4 moduł, gdzie jak już na przykład siedzisz w takiej terapii troszeczkę dłużej i potrafisz na przykład pracować
tak naprawdę z poszczególnymi elementami, typu właśnie potrafię zrobić pracę pod kątem starego urazu, starej kontuzji, starej operacji. Mam jakąś wiedzę na temat jamy brzusznej i pracy wisceralnej. Wiem, o co chodzi, jeśli mówimy o temacie na przykład somatyzacji emocjonalnej, to się okazuje, że tam nie dość, że nie możesz wybrać sobie dokładnie z jakimi tematami będziesz pracował, a po prostu tak z góry, bo oczywiście układ nerwowy i ciało pacjenta dokładnie wskaże ci, co go najbardziej obciąża i od czego warto po prostu zacząć, co jest priorytetem, to tak naprawdę ta terapia później się i tak przeplata cała. Tam się temat pracy strukturalnej z pracą emocjonalną, z pracą energetyczną, to się w ogóle przeplata i robi się często taki miks energetyczny, znaczy może taki miks terapeutyczny, może energetyczny, taki miks terapeutyczny, bo tak naprawdę każdy problem pacjenta, on ma charakter i strukturalny, i emocjonalny, i jakiś ewentualnie gdzieś tam związany właśnie z zaburzeniami trzewnymi, z chemią. Bo nawet jak mamy taki temat stricte, miałem operację na jamę brzuszną, no to było związane tak naprawdę, no jest zaburzenie struktury raz, ale dwa, to na pewno miało jakąś komponentę stresową, jeśli chodzi o stres emocjonalny, w zależności od tego, co to była za operacja, czy to była operacja ratująca życie, czy to była w ogóle ciąża i cesarka, czy to było coś jeszcze innego. Tam oczywiście mamy mocną ingerencję w jamę brzuszną, w otrzewność ścienną, w pracę jelit tak naprawdę i czy tam jest to grube, jelito cienkie, w ogóle pęcherz, więc to może być związane też jakimiś z bakteriami, ale też w zależności od tego, co to jest za obszar, być może z narządami wydzielania wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. Więc się okazuje, że terapia ma tak naprawdę każdy element rady zdrowia, o której sobie tutaj często mówimy, więc później kompletna terapia powinna też zawierać te wszystkie elementy de facto, żeby to miało ręce i nogi, no nie? No w każdym razie zawsze te, które są jakby adekwatne do danej sytuacji, nie? Tak, tak. To jest po prostu często niezrozumienie tematu, bo na przykład gdzieś są takie, powiedzmy, oglądając na przykład materiał albo rozmawiając z kimś, takie rzeczy wyrwane z kontekstu, że komuś nie działa tyłek, no to pewnie emocje i go ojciec biegł mały, no nie? No tak. No nie, to jest po prostu ewidentnie, może mieć to jakikolwiek wpływ. Może ma, może nie ma, może nie wiadomo. Na szczęście to się wszystko da sprawdzić, więc to nie jest specjalnie problem. Natomiast jeszcze jest to fajną rzeczą, bo na przykład myślę, że wszyscy terapeuci, czy oni, tacy, powiedzmy, dobrzy terapeuci, czy oni pracują ruchowo, czy pracują strukturalnie pod kątem terapii manualnej, czy pracują terapeutą manualną tkanek miękkich, czy bija igły, to na przykład oni na przykład zdają sobie na przykład sprawę z tego, że na przykład ból, z którym przychodzi do nas pacjent, jest subiektywny, jest zależny od czynników środowiskowych, socjalnych, w ogóle jego... Od nastawienia, przekonań, nie? Od nastawienia, od w ogóle emocji i od aktualnego stanu w życiu, w jakim jest. I wszyscy to wiedzą i o tym się jakby mówi, a później w praktyce się tego nie robi, no nie? No bo tak mówię, tam po prostu, czy ktoś się pyta pacjenta pod kątem jakby, jak mu się funkcjonuje, jak jest zadowolony ze swojego zdrowia, w ogóle jak jego tak, aspekt tak naprawdę, jakby jego życie stricte, socjalnie, wiesz, ekonomicznie, jakie w ogóle ma nastawienie i tak dalej. Nie ma tych tematów, no nie? Więc wszyscy wiedzą, że jakby skąd ten ból jest, od czego on jest zależny, a w praktyce i tak po prostu... Okej. Okay. Chyba, że ktoś pyta. No, albo ewentualnie no. Max co robi, często osoby robi jakby pyta, no nie? I ktoś mówi, że no dużo stresu średnio. Okej. Okay. Koniec. Nie? Koniec, nie ma tematu, no nie? Po prostu tak. To przejdźmy do wbijania igieł. Albo przejdźmy do treningu. Po co coś robić? Więc... Mogłoby się to chociaż na zalecenia przykładać, nie? Bo ja na przykład też pytam, no zawsze właściwie o ten aspekt emocjonalny i nawet jeśli nie pracuję stricte pod kątem emocji, to pytam, jak w ogóle wygląda taka higiena, powiedzmy, emocjonalna, nie? Na co dzień. Czy taka osoba poświęca sobie gdzieś tam trochę czasu, czy umie odpoczywać, czy ma jakieś w ogóle metody radzenia sobie ze stresem, jakby za w ogóle zarządzania nim, kiedy to się najbardziej odzywa, co na to najbardziej wpływa, nie? No i się okazuje, że czasami przez jakieś nawet proste rzeczy można już sobie tutaj sporo pomóc i dać sobie trochę przestrzeni do tego, żeby nawet zauważyć, jak bardzo to jest ważne pod kątem takim edukacyjnym, bo
o tym znowu też się dużo mówi, że emocje to wpływają na nasze życie i tak dalej, ale później jest łatwo się w tym w sumie pogubić, nie? Mm-hmm. Że no tak, są, niby wiem, ale co dalej jakby z tym zrobić, nie? Mm-hmm. Więc tutaj ostatnio moim w ogóle ulubionym zaleceniem ever to jest dawanie większości pacjentom, którzy mają problemy ze stresem, nie wszystkim, a to w ogóle na osobny temat, pracy domowej w formie oglądania chociażby tego Headspace'a Netflixowego, tak. Nie? I się okazuje, że to już przynosi bardzo fajne rezultaty, jak ktoś zauważy, że kilka razy pomedytował i jak dużo się potrafi zmienić w jego w ogóle postrzeganiu gdzieś tam swojego, chociażby swojego ciała i swojego stresu. Jak ktoś zaczyna zauważać niektóre rzeczy. To też jest pewien proces, nie? Tak, więc... jakby, to jest jakby trening mentalny, medytacja, jakby bezpośrednio przekłada się na rzeczy, z którym pracujesz, typu ja mam brzusz na środowisko. To jest tak, dokładnie, nie? Jeden nawet, do innego, od razu po prostu na chociażby naszą percepcję bólu też. Mhm. To też jest wielokrotnie badane i udowadniane to, że po prostu medytacja działa między innymi przeciwbólowo. Nie? Tak, dokładnie. I wiesz, wiemy to, tak? To jest, dla nas jest po prostu taki standard, jest na tyle to standardowe, że podejrzewam, że rzadko o tym mówimy i podejrzewam, że dalej mało osób o tym wie, więc może tutaj poprawimy sytuację. Dlatego wspominam. Bardzo dobrze, że wspominasz. I pytanie jest teraz takie. Jak wielu terapeutów tutaj mówi właśnie, albo nawet mówiono jest na uczelni, że właśnie w sytuacjach przewlekłego bólu, albo nawet ostrego, nie musi być przewlekły, no nie? Medytacja daje fajny efekt terapeutyczny, trening oddechowy daje fajny efekt terapeutyczny, albo na przykład ograniczenie pewnych grup produktów daje szybki efekt przeciwbólowy. Hmm. Więc się okazuje, że nie wiesz tego i szkoda, bo tak naprawdę znowu zabierasz możliwości wyjścia pacjentom z tego problemu szybciej. Stąd ci przychodzą. Więc ja się teraz zastanawiam, i to jest na przykład, wiesz, o, to jest w ogóle temat, jeśli chodzi o medytację, ekstremalnie udowodniony naukowo. No po prostu no masa tego jest. Wpisuję sobie na PubMedzie po prostu medytacja, ból. Strasznie dużo tego i jest. Tego po prostu są trance, nie do przeczytania. Jakiś tam czasem mówię, znajdę coś ciekawego i mówię, przestraszyłem się, tego było za dużo, no nie? Tak, tam w ogóle nawet patrząc po słupkach tych badań z roku na rok jest ich coraz więcej. Tak. Trend jest w ogóle wzrostowy badań nad psychosomatyką w ogóle, nie? I pytanie teraz jest takie, jak wielu terapeutów poleca pacjentom medytację, trening mentalny, trening uważności, oprócz naszych kursantów, no wiadomo, oni po prostu wiedzą, że no po prostu bez tego no to ani rusz często, więc nie liczymy tutaj was aktualnie tutaj, drodzy tutaj neuroabsolwenci. Natomiast to też jest ciekawe, że mówi się o tym, ale to mówi, a dobra, trening, ruch i tak dalej, już nie będę wchodził w tą strefę. Mhm. Strefę. Ale dobra, okej, ktoś może nie polecać, może czuć się niekomfortowo, tak? Może nie chce z ludźmi rozmawiać. I to też jest jakby zrozumiałe, że nie każdy z nas ma taką, nie wiem, śmiałość i przekonanie do tego, żeby coś robić, ale nawet sama po prostu świadomość tego, że to jest naprawdę ważne i samo to, żeby umieć pacjentowi przekazać, co on ma dalej z tym zrobić, żeby ta terapia była skuteczna, no to może być równie wartościowe jak to, że my potrafimy to zrobić. Ja to tak też trochę czasami porównuję na przykład do tego, że czasami potrzebuję USG. Mhm. To jest akurat taki przykład, USG mi się dużo rzadziej przydaje niż pacjentom praca z mentalem, nie? Mm-hmm. Ale powiedzmy, co nie znaczy, że ja teraz muszę mieć w gabinecie USG i muszę zrobić kurs USG i robić to USG, tylko ja po prostu wiem, że jak tego potrzebuję, to wiem, kiedy tego potrzebuję i wtedy mogę powiedzieć, słuchaj, musisz zrobić USG i tam jest takie miejsce i tam je zrobisz i po prostu wrócisz z badaniem, nie? Mm-hmm. I to jest tak samo dobra pomoc, jak gdybym ja robił to USG. Tak. Może nawet lepsze. No i rzeczywiście wtedy po prostu, wiedząc o tym, warto byłoby tę osobę wysłać gdzieś, no nie? Dokładnie tak. Tak, ja pamiętam, jak była taka śmieszna sytuacja, a śmieszna, nie śmieszna, ale chodziło głównie o to, że gdzieś z Krzyśkiem chyba pisaliśmy jakiś taki prosty post na temat mojego takiego mini kursu, który ma miejsce w Neuroklubie i dotyczy psychoenergetyki. No i tam oczywiście pisaliśmy w ogóle to, że ta psychoenergetyka to jest tak naprawdę rozbicie naszego zdrowia na aspekt właśnie fizyczny, ale też mentalny, ale też duchowy, no nie? Mhm. Czyli po prostu coś taka spójna jedna całość, taka trzywarstwowość. No i tak wrzuciliśmy i tam takie chyba z dwa komentarze pojawiły się, że
duchowość po prostu zostawmy, to jest zarezerwowana tutaj dla księży. I mówię, okej, spoko, jakby może tak być, rzeczywiście oni są tego. Więc pytanie, jak wielu swoim pacjentom po prostu polecasz spowiedź, no nie? No, sytuacja powinna być taka, że jeżeli wiesz, że to jest ważne, no bo tam było sytuacja, że to jest ważne, ale zostawmy to komuś. To znaczy, że w sytuacji, kiedy ty odkryjesz tego pacjenta, że ten element jest u niego zaburzony, powiesz, proszę pana, ten ból, który pan ma, tak naprawdę... Trzeba się pojednać ze stwórcą. Trzeba się pojednać ze stwórcą. I to jest ten moment. Może tak jest, nie wiemy tego, ale nie, naprawdę no, uczciwie było wtedy by sobie ja też po prostu no, przyznam, że muszę ten temat trochę nadrobić, bo no, nie pamiętam, kiedy wysłałem ostatnio pacjenta do jakiegoś duchownego. Mhm. Tak, znaczy ogólnie też nie mieszajmy jakby, bo tu zaraz się pojawią komentarze, po prostu my nie mieszamy też duchowości do religii, no nie, to są dwie różne rzeczy. Dlatego nie powiedziałem do księdza. Tak, a do duchownego. Tak. Do duchownego. Mogą czymkolwiek być... by się zajmował, po prostu o, nie słuchaj, wiem. W ogóle ja miałem, powiem tak, jesteśmy teraz o duchowości. Bardzo mi się spodoba ostatnia w ogóle taka regułka, czym jest duchowość, no nie? Byłem właśnie na bardzo ciekawym sylwestrze tutaj, on miał taki charakter trochę energetyczno-duchowy, mega fajnie, bo polecam wszystkim, ale kiedyś indziej może, tak mu pociągniecie za język, wam powiem gdzie, co i jak. I tam właśnie była taka sytuacja właśnie o tej duchowości, no nie? No i Ola, która była organizatorką tego sylwestra razem z moją żoną, ona mówi, że słuchaj, no duchowość to jest podążanie za twoim duchem, to jest robienie tego, do czego jesteś stworzony stricte, czyli po prostu spełnianie się, tak, wykorzystywanie swoich mocy stron. I to jest sytuacja taka, że po prostu idziesz za swoim szczęściem albo nie. Jesteś duchowy albo jesteś nieszczęśliwy, po prostu, no nie? Mówię, ej, dobre to jest, no nie? Mega mi zdobyło. Bardzo prosta regułka, po prostu, żeby wykorzystywać swoje mocne strony, no nie? Robić to, po co tu jesteś. Ciekawe, no każdy ma jakieś swoje talenty, no nie? Jednocześnie wykorzystany talent, jesteś szczęśliwy albo nie. I jak ktoś po prostu w tym momencie siedzi, jest nieszczęśliwy, to znaczy, że jest nieuduchowiony, delikatnie mówiąc. Bardzo mi się to spodobało. No mocne, mocne, proste. Muszę to przemyśleć. No jest mega proste i mega mocne jednocześnie. Więc po prostu to też może chodzi o taką duchowość. Pani Małgosiu, pani po prostu jest stworzona. O, wszędzie ma taką pacjentkę też, no nie? Jakby to też nam się ta terapia w ogóle tak ciekawa zrobiła, taka rozkmina później po całej terapii. Ale docelowo jakby chodziło o to, że pani po prostu czuje różne dyskomforty i tak dalej, bardzo niespecyficzne objawy, bo po prostu ewidentnie nadaje się na bycie urzędnikiem. Gdzie po prostu, wiesz, jest w pracy, myśli o powrocie do tej pracy i ona już się czuje kiepsko. Już jest katastrofa, no nie? No tak. Więc dojście do, i to, te, znaczy to też są rzeczy, o których stricte jakby wiesz, no zdajesz sobie z tego sprawę. Mhm. I czasami po prostu... ty nie powiesz, bo wiesz, tylko na przykład widzisz, jak się co zareaguje, jak reaguje, na co reaguje i tak dalej, więc potem wyciągasz jakieś wnioski i ktoś mówi, kurde, no tak, no w sumie ja wiedziałam o tym, no nie? To się wszystko zgadza, no bo rzeczywiście nienawidzę tego. No może tak być. Tak, tak. No i tutaj, wiesz, mogłeś robić, nie wiem, masować treningi, po prostu nie wiadomo coś z tą panią robić i no i sorry, ale efekt byłby pewnie żaden. Albo by się tylko został przykryty delikatnie. Czy wiesz, to może by jednocześnie odkryła swoją pasję do fitnessu na przykład. Tak, o dokładnie, mogło tak być, no nie? To wtedy tak. Tak. I się okazuje, że wiesz, jakby moim tak naprawdę zasługą było to, że ta pani przyszła do mojego klubu i po prostu zobaczyła, że była prowadzenie zajęć jest urzędnikiem, fajne. A teraz jest trójboistką. Znasz urzędnika trójboistkę? Nie. Nie. Ale jest to pierwsza. Prawdopodobne. Jest bardzo prawdopodobne. Ale ja znam takich osób właśnie masażystek, terapeutek, może niekoniecznie fizjo, ale właśnie w jakichś, wiesz, jakichś takich nurtach, powiedzmy, nie wiem, intuicyjno-energetycznych, kojarzysz, nie? Takie różne takie masaże, jakieś Lomi, Mauri, te sprawy. Właśnie urzędników, którzy, wiesz, po prostu poszli na jakiś kurs, zobaczyli, że wow, w ogóle tak, praca. Tak, to faktycznie. Jest dużo, tak, bo one chyba jakby mają jakieś takie fajne swoje stabilne środowisko, które im jakby finansowo no, chociażby służy, ale brakuje im tego czegoś jeszcze. Czegoś takiego z pasją, tak, nie? No. I wtedy się w takie rzeczy wkręcają. No ale spoko. To takich osób rzeczywiście na w przestrzeni prowadzenia szkoleń, w ogóle bycia terapeutą poznam sporo. Tak. Natomiast myślę, że tutaj głupio byłoby, bo często na przykład jak ja widzę, to po prostu jak zawsze prowadzę szkolenie, praktycznie każde szkolenie, które prowadzę, czyli czytaj całe dwa. Całe dwa, no. Całe dwa stacjonarne. Zaczynam często od krzywej pana Dunninga-Krugera, kojarzy się bardzo dobrze pewnie.
gdzie tak naprawdę poziom twojej na początku wiedzy na dany temat, jakby pewności w danym temacie jest ekstremalnie wysoki i on tak naprawdę bardzo drastycznie się obniża w sytuacji, kiedy zaczynasz coś praktykować. No nie? Tak. Czyli wiesz, kończysz studia, masz wiedzę z książek, co to nie ty, po tak, prostu tak, tak. Wiem wszystko. Ja się zawsze na to uśmiecham, bo mi się po prostu kojarzy to, jak byłem na drugim roku technika masażu. Już skończyliśmy anatomię, więc ja ten taki mały, cienki atlas miałem tak w miarę opykany i myślę, dobra, w końcu się nauczyłem anatomii już na zawsze. Jolo. Tak. Bo później się okazało, że kupiłem trochę większy atlas i się okazało, że nic nie umiem. Tak, tak. No, z tego atlasu dużego pewnie wiedziałeś jedną piątą, no nie? To tak. Chyba nawet nie. Chyba nawet nie. No, i a wiesz, to tak samo jakbyś... Są te fajne, ja na przykład... Jak na przykład ktoś by chciał sobie humor poprawić na przykład i jakby poczuć jeszcze raz, jaki to nie jest po prostu super fajny i mądry, to na przykład można sobie takiego, wiesz, idziesz do takiego MPK-u, kupić taki atlas anatomii dla dzieci, no nie? Kojarzysz wszystkie takie rysunkowe i ty mówisz, tak. Kurde, to wiem. O wszystko, to z każdego umiem to. Po prostu układu wiem. Przynajmniej połowę. Przynajmniej połowę z tej książki dla sześciolatku wiem. Tak. No, natomiast wiesz, i później się okazuje... I tutaj jest na przykład książka, którą się można w tym momencie zaorać, bo jest książka Sen Alicji o neuroanatomii. Czego? Sen Alicji. Sen Alicji się nazywa. Okay. Profesora Wetulaniego zresztą. O, on to nam trudna pewnie jest. No jest jakby mega prosta, bo jest dla dzieci, naprawdę, no. Nie? Ale Wetulanie się kojarzy, wiesz, po prostu z mocnymi rozkminami neuro... Tak, które są zresztą, ja bardzo polecam, są bardzo przystępne, nie? W ogóle jego książki i wykłady. No ale z tej książki dla dzieci już może się okazać, że dużo nie wiecie, nie? Tak. No i wiesz, nawet na można początku, do takiej literatury wrócić. Tak, na początku wiesz, po prostu kończysz jakiś kurs, jesteś świeżo po, kończysz studia świeżo po prostu polizałeś może jakieś jedno szkolenie. Jeszcze nie udało ci się skonfrontować tego z tak naprawdę no, z praktyką i z tym, że jednak ta praca w gabinecie to ona nie jest taka zrynkowa, to nie jest czarno-białe jak w książkach. I często ci ludzie na szkoleniach to jakby jak mówią, jak to działa, to raczej myślą o tych swoich najlepszych pacjentach, tak. Jakich mieli po prostu. Ta terapia po prostu siadła jak nigdy, po prostu był idealny dzień i godzina. I potem się okazuje, że u ciebie nie jest tak fajnie i się okazuje, że w pewnym momencie no, trafiasz na po prostu no, bagno i tekst typu... Kosa na kamień. Kosa na kamień i wiesz, im jak to się mówi, dalej w lesie, tym ciemniej. No tak, tak. Tak. I potem, gdyby nie to, że po prostu jesteś osobą względnie wytrwałą i że powolutku, jak to się to ci wszystko rozsypało, zaczynasz powoli układać kamyczki i tak te puzzle i to się układa jakoś i coraz więcej, oczywiście nie od razu, ale powoli coraz więcej pacjentów ma fajny efekt terapeutyczny, to się okazuje, że w pewnym momencie jesteś w stanie dojść do momentu tego jest dużo, ale jako tako to ogarniam, no nie? Jest nieźle. Mhm. A na początku wychodzisz, po prostu to wszystko jest śmiesznie łatwe. Więc na przykład jak ja czasami brałem udział niechlubny w różnych dyskusjach internetowych, to po prostu mniej więcej patrzę na ten wykres i mniej więcej wiem, z kim rozmawiamy tutaj, no nie? Że to często są osoby, które, tak. No sorry, człowieku, tutaj powiedzieć dziecko, ale też nie jestem specjalnie stary, 33 lata to nie jest dużo. Natomiast można powiedzieć, że no kilka lat jeszcze w gabinecie trzeba było posiedzieć, no nie, żebyśmy mogli porozmawiać tak normalnie tutaj i musiałby się wiele razy nie udać pod tak. Kątem takiego normalnego prowadzenia pacjentów, albo to są osoby często, które pracują na przykład w NFZ-cie, gdzie nie kontrolują, co się z tym pacjentem dzieje po terapii. Czyli wiesz, jakby terapia została zrobiona, dzięki, do widzenia, high five, piątka, wszystko fajnie i po prostu nikt nikogo interesuje, że to pomogło, po prostu zostało zrobione. Tak. Często. Tak, tak, tak. No. Także myślę, że jakbyśmy się mieli z tego dzisiejszego podcastu nauczyć przynajmniej jednej ważnej rzeczy, to ja zachęcam wszystkich do tego, żebyście byli po prostu refleksyjni. Bez względu nawet na to, na którym poziomie jesteście, bo teraz czasami jest tak, że ta krzywa, to ona też jest taka względnie ruchoma, nie? Bo to może być tak, że część z nas gdzieś zostaje na tym początku. I nie ma specjalnie refleksji na tym, że niektóre rzeczy mi się nie udają, albo ja tego po prostu nie dostrzegam, nie? I w ogóle nie mam nad tym żadnych przemyśleń. Więc może po prostu warto byłoby pomału gdzieś tam rozwijając się, mieć tą taką samokrytykę
ale też nie w kontekście dojeżdżania się tym, że jestem po prostu złym terapeutą, nie udaje mi się i tak dalej, tylko raczej zadawać sobie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby tym terapeutą być bardziej takim lepszym, bardziej kompletnym. Może jak mogę bardziej edukować swoich pacjentów i tak dalej. I to dopiero się będzie przyczyniało do tego, że to będzie taki nasz naprawdę szedł za tym głęboki rozwój. Nie? Nawet jeśli ja nie będę czegoś robił, to będę wiedział, co mogę dokładnie zrobić, żeby tego pacjenta gdzieś pokierować, żeby on finalnie po prostu dostał pomoc. Mhm. Nie? Tak, dokładnie. Natomiast też fajnie byłoby na przykład, jak już na przykład pojawię się, załóżmy, no mi będzie na przykład bardzo łatwo mówić o materiałach, które gdzieś tam my produkujemy i jakieś, powiedzmy, pojawiały się dyskusje pod nimi, to na przykład jak już chcecie powiedzieć, to fajnie by zastanowić się typu, no dobra, jakby nie rozumiem tego, nie pracuję w ten sposób, ale czy ja swoimi metodami terapeutycznymi bym w ogóle tego pacjenta przyjął na przykład, no nie? Albo czy ja miałbym dla niego jakieś rozwiązanie inne, no nie? Albo czy na przykład ja bym podołał teoretycznie, sam będąc w gabinecie, mówiąc w ogóle o nagrywaniu tego na przykład, no nie? Więc to też powinna się taka refleksja gdzieś, wydaje mi się, pojawić, bo ja na przykład bym bardzo chciał teoretycznie, żeby na przykład ktoś, powiedzmy, pod naszymi firmami stwierdził, że kurde, wiesz co, Patryk, jakby ja bym zrobił to tak i tak, no nie? Albo czy może warto byłoby sprawdzić coś takiego, no nie? Mhm. Albo bo może wpadłby z moim pacjentem, swoim pacjentem do mnie, byśmy pokombinowali inaczej, bo bym chciałby się przekonać i tak dalej. Mhm. Więc to by było na przykład fajne, a nie na przykład, że to jest gdzieś tam beznadziejne, albo że to jest po prostu mój tekst po prostu jest. To była jedna z tekstów smutniejszych dla mnie trochę. Mhm. Gdzie na przykład ktoś pojawi się informacja typu to jest na szkodę pacjentom, no nie? Że na przykład, wiesz, działasz na szkodę pacjentów. I tak wtedy sobie myślę o swoich pacjentach. Ilu zostało poszkodowanych? Tak, i właśnie ile zostało poszkodowanych. Po drugie, czy ja ich zmuszam teoretycznie? Tak. Wiesz, czy oni są na przykład oszukiwani? No właśnie. Znaczy tak, i generalnie fajnie by było, gdyby tego nie oceniały osoby, które nie były przy tym, nie? Tak, to też, no i wiesz, no tak. I potem, i wiesz, to się nawet kończy tego, że po prostu ktoś na przykład mówi, że biedni pacjenci. Albo biedne osoby, które tam przychodzą. Mówię, kurde, no jakby nie ciągle. Myślę, że to trzeba zostawić im do oceny, nie? Tak, no właśnie, pacjentom. Wiesz, nie mówię, że to na przykład mnie tam przedotknęło, tylko mówię, kurde, tak, no, tak, tak. Ci ludzie, no jakby, oni tam przychodzą, jakby ufają. Mamy często zajebiste efekty terapeutyczne i ktoś mówi, że wie pani co, jakby to jednak nie działało. To było bez sensu, to co powiem. Bo tak mi powiedzieli ludzie w internecie. No. I to jest tak naprawdę bardzo niefajne. Tak. Krzysiek podrzucał dzisiaj pomysł, że takie rzeczy powinny się kończyć pozwem sądowym. Trochę rozważam to w sumie. Ciekawe to by było nawet, no nie? Okej. No. Ja mam takie inne podejście do tego. Masz inne podejście? Tak. Nie wiem, w sumie po prostu. Zostawiam się, wiesz, tak rozważam różne opcje. Nie, natomiast ja bym bardzo chciał naprawdę dużo takich dyskusji coś wnoszących, no nie? No bo są dyskusje często nic nie wnoszące, znaczy, że tak, ja to myślę, jest że fajne albo niefajne, nie? Generalnie fajnie by było, jakby każda dyskusja była po prostu dyskusją, a nie rzucaniem gdzieś tam obelg w swoją stronę. Tak. No bo to nie, w ogóle nie na tym polega, więc jeśli o czymś już poświęcamy czas, gdzieś tam te swoje zasoby energetyczne na to, żeby po prostu pisać coś w internecie, to niech to będzie ku jakiemuś pożytku. Mm-hmm. Może nawet mojemu własnemu albo kogoś, no bo inaczej to ja uważam, że to jest po prostu gdzieś tam wylewanie swojej własnej frustracji, a nie próba dyskusji. Tak, wiesz co, i jeszcze fajnie byłoby też na przykład napomknąć, bo czy to u ciebie w gabinecie, czy na Mokotowie, sytuacja, wiesz, wygląda tak, że my często pracujemy z ludźmi i w sumie tak naprawdę wydaje mi się, że te podejście neurolingwistyczne też jest bardziej skierowane dla takich osób, którzy bujają się troszeczkę po tych terapeutach różnych często, gdzie się okazuje, że taka praca standardowa typu, wiesz, poprawię mobilność, zwiększę stabilizację, popracuję manualnie, odzyskam ruchomość w danym obszarze, zbuduje jakieś wzorce ruchowe, to się okazuje, że ona nie działa u tych osób, więc oni po prostu trafiają sobie na przykład do nas i prowadzimy sobie ich często, dla wielu osób mogłoby się wydawać dość niekonwencjonalnie, bo po prostu no, to jest najlepsza forma pracy dla nich, ewidentnie zostało sprawdzone diagnostycznie
w ich przypadku i gdzieś tam tą terapię sobie właśnie budujemy w ten sposób, bo ona wydaje się być rozsądniejsza. Też głupio byłoby na przykład, jak ktoś już był terapeuzowany na przykład na przestrzeni trzech czy tam trzech miesięcy czy pół roku, robić z nim znowu to samo, co wydaje się być logiczne, przykładowo na pierwszy rzut oka, żeby tak naprawdę potem stwierdzić, no dobra, to idziemy inaczej, no nie? No bo to jest 3 miesiące po prostu czasu straconego. Pacjent jest o pewnie kilkanaście, a może kilkadziesiąt wizyt biedniejszy. I ty po prostu, no, standardowo, myślę, że popularny tekst, podejrzewam, że każdy to go zna, żeby nie robić tych samych rzeczy, oczekując innych efektów, no nie? Bo jak po prostu ktoś z tym pacjentem robił jakąś fajną trening oddechowy i stabilizację i jest jednocześnie trenerem, terapeutą pracującym 10 lat, no to jak ja na przykład też pracuję 10 lat i zrobię z nim to samo, tylko może w innych pozycjach troszeczkę, to byłoby dziwne, gdyby po prostu miałbym po prostu spektakularne efekty w zasadzie, kiedy nie miał żadnych. Marna szansa. Marna szansa, więc po prostu wypadałoby zacząć pracować inaczej. Oczywiście też się można przejechać, bo na przykład mogło się okazać tak, że ktoś chodził do innych terapeutów, no to byli oni na przykład ekstremalnymi dzbanami. Mogło tak by się zdarzyć. Mogło i też nie zawsze mamy taką prawdziwą historię tego, co tam się naprawdę działo, nie? Bo pacjenci mówi, czasami ale... to po prostu przekręcają niektóre rzeczy, no bo nie wiedzą, jak się coś nazywa i co dokładnie było robione. Czasami gdzieś tam no, mylą się trochę w tych pojęciach. Więc no też fajnie było, gdybyśmy mieli nawet refleksję nad własną terapią, nie? Tak z terapii na terapię. No po prostu robiłem coś na jednej terapii, pacjent przychodzi na drugą, mówi, że jest zero poprawy, no to wiadomo, że po prostu nie jadę w ten sam schemat, tylko będę po prostu szukał sobie czegoś innego, nie? Tak, bo wiesz, bo często sytuacja nasza wygląda tak, że masz pacjenta typu, no jaki powiedzmy hardkorowy przykład typu zamrożony bar, taki wiesz, rasowy, no nie? No to oczywiście wiadomo, tak, poprawy mobilności, pracuje z trylidem brzusznym, pracuje z oddechem, pracuje w ogóle z obręczą kończyny górnej i no to tak rozsądkowo się wydaje, no nie? I to wiesz, na przykład wiesz, 10 wizyta, 20, 30, 50, no wielokrotnie miałem pacjentów, którzy przychodzili, mówili, że byli 100 razy na terapii gdzieś. Moja rekordzistka 110. 100. U mnie 111. Ja mówię, że jakby okej, okay, spoko, ja też miałem pacjentów, którzy na przykład nie wiem, do których jeździłem na masaż, jakbym po prostu, wiesz, od razu po studiach. I byłem po prostu, wiesz, u nich przez 2 lata, raz w tygodniu, no to daje ci 100 wizyt. 100 no, wizyt. Ale to jest profilaktyczny masaż. No nie? Po prostu tam mieliśmy cel typu, chcę czuć się trochę lepiej po prostu, bo mam tak. Całą masę stresu tygodniowo, więc po prostu, no okej. Okay, to może być. No, może być. No ale ktoś po prostu robił terapię praktycznie taką samą przez 110 razy. Tak. Czy to jest etyczne? Pewnie nie. Albo, wiesz, druga sytuacja wygląda tak, że po prostu ktoś mówi zamrożony bark, on minie. 1,5 roku i to często spontanicznie mija. Są takie sytuacje, to nie? Jak gdzieś tam. No i powiedz takiego pacjentowi, ale mu nie minęło. I wiesz, no przez rok. A nic, półtora roku półtora na przykład roku, nic nie robił, nie? I to wiesz, wiemy o tym, że nic nie robienie często nie pomaga też. Więc jest na przykład jeszcze gorzej. No i pytanie, czy to było etyczne, no nie? No i jak on trafi do kogoś, kto mu w niekonwencjonalny sposób na przykład pomoże na przestrzeni na przykład 5-10 wizyt. Ale nie jest to takie, wiesz, to nie jest książkowe, no nie? Czy to jest wtedy w porządku? No właśnie. No właśnie, no i pytanie, no wiesz, jakby co jest w porządku, co nie jest w porządku? Trzeba się zastanowić, oczywiście każdy pewnie powie co innego tutaj, natomiast dla mnie osobiście wybór jest prosty, bo tak naprawdę w tej naszej pracy to powinno chodzić głównie o jedno. Żeby było lepiej. Żeby było lepiej. I tak. To nie to, że nam, znaczy wiadomo, że nam też powinno być lepiej. No nie? Nam też, tak? Życie polega na tym, żeby było tak naprawdę tak, coraz lepiej. Ale... Ewolucja, jest fajnie. Ale wiadomo, no, pacjent przychodzi do nas generalnie po jakiś rezultat. Tak. I interesuje go to, żeby to, co nie działa, żeby działało, nie? Żeby mógł się realizować dalej po prostu w swoich celach, w swojej pracy i tak dalej. Albo po prostu, żeby go nie bolało. No, to może być po prostu jakaś inna wizja, no ale... Ale jednak my jesteśmy trochę od tego, żeby jednak to życzenie trochę spełnić, nie? Tak, ja na każdym, żeby się dogadać, żeby wszyscy byli szczęśliwi na tym szkole, na tej terapii, ale głównie chodzi tak naprawdę tutaj o twoje 100% zaangażowania i efekt z pacjentem. Natomiast jeszcze taka jedna, kurde, tutaj mnie zagadałeś. Kwestia. Tak, jedna kwestia chciałem powiedzieć. Już nie czeka. No, ale dobra, to... Tak, ja tylko uzupełnię, że to, bo ja powiedziałem, że to jest życzenie, które powinniśmy spełnić, z tym, że to nie dotyczy tego, że pacjent może sobie wybrać dokładnie, co my będziemy robić.
Tak. Nie? Że to życzenie tego, że co ja bym chciał uzyskać, jest jak najbardziej sensowne, a życzenie to, że chciałbym, żeby mnie gdzieś pougniatać, to zupełnie inna kwestia. Nie, to jest po prostu, chodzi o to, żeby po prostu pacjent po tej terapii wyszedł, ale nawet nie to, że po serii, zadowolony, no, bo po prostu ktoś jego problem rozwiązał. I można, kończąc tutaj sytuację, a to, co chciałem powiedzieć wcześniej, to chodzi o to, że ja na całych swoich dwóch szkoleniach mówię do ludzi, słuchajcie, nasza praca jest ekstremalnie prosta. Bardzo prosta. A oni tacy, wiesz już, bo to są testy, łączenie kropek i tak dalej. Tak jest. Jak prosta? I mówię, słuchaj, to jest mega proste. Ty masz znaleźć coś, co nie działa i zrobić, żeby działało. Nic więcej. No tak. Nic więcej. To jakby... Znaczy, tak. To jest proste, ale nie jest łatwe, nie? Tak. Natomiast wiesz co, ostatnia rzecz, która będzie, myślę, że będzie idealnym podsumowaniem tego, że nie wybiera się po prostu metody pracy stricte i nie możemy też dać pacjentom narzucić, co mamy robić. No nie? Przychodzi do mnie jedna pacjentka, która mówi, że kurde, panie Patryku, po prostu to, co pan po prostu zrobił z moimi wnuczkami, no po prostu szacun, no nie? Po prostu efekt konkret. I w ogóle z ich synową, no miała problem jakiś tak, no naprawdę, no nie? Ja bym chciał, żeby po prostu pan mi też tutaj porozluźniał, tu masowo. I mówię, panie, była pani zadowolona z efektów terapeutycznych po prostu swojej rodzinie, tak? Tak, a wie pani, dlaczego oni główne są? Głównie te efekty są? Nie, bo ja nie dam nikomu syna rzucić, co będziemy robić. No i dokładnie tak. Okej, okay, dobra, czy to znaczy, że jak chcę mieć efekty tak, jak po prostu moja rodzinka, która przychodzi do mnie, to po prostu trzeba zaakceptować to, co będzie robione stricte. Oczywiście to jest wszystko robione, wiesz, jakby w zgodzie, nie wychodzi poza strefę komfortu pacjenta i tak dalej. On się czuje usatysfakcjonowany, ale pod kątem tego, że jego problem jest mniejszy albo go nie ma, no nie? A nie, że ta terapia była jakby, wiesz, super fajna, no nie? Tak. Ja myślę o sobie bardziej w kategoriach stomatologa, który rozwiązuje twój problem stricte. Mhm. Miałeś, wiesz, krzywe ząbki, masz proste, miałeś dziurę, nie masz dziurki i tak dalej, a nie... Ale nikt ci nie wybiera wierteł, nie? Tak. A nie pod kątem na przykład, nie wiem, po prostu, nie wiem, prostytutki. No, chciałem powiedzieć o jakiejś kosmetologii albo ogólnie o rozrywce, nie? Tak, ja też mówię o rozrywce. Może być, dobra. Tak. Nie, to było mocne porównanie, ale chyba się z niego... Ale adekwatne, dobra. Chyba się z niego nie wycofam, Nie, jest dobra. Tak. I tym pozytywnym akcentem powinniśmy zakończyć ten nasz prosty wywód. Także pamiętajcie, tutaj kluczowa tak naprawdę, podsumowując to wszystko, jest jakaś forma diagnostyki, żeby wybrać teoretycznie, z czym my będziemy pracowali po to, żeby ci nasi pacjenci wyszli w konsekwencji w lepszej formie z naszego gabinetu. Tak. Może nie od razu, bo czasami, żeby tą formę poprawić, trzeba troszeczkę na początku, wiesz, no trochę tak popsuć. Czasami się zdarza, bo czasami u niektórych tak jest tu, ale stabilnie, a my chcemy, żeby było dobrze i stabilnie. Więc tak to wygląda. Więc ten efekt czasami jest taka sinusoida tej terapii całej. Ale docelowo tak idziemy do przodu, do góry, czujemy się coraz lepiej, fajnie. I po prostu byłoby super, gdybyście nam po prostu w komentarzach, głównie na YouTubie, dali nam znać, czy się z naszą fizjoterapii zgadzacie. Czym być może macie inną, ale jeżeli macie inną, to też abyście po prostu jaką i dlaczego, no bo to też było fajnie, nie że o, głupota. Takie komentarze po prostu nie są wskazane oczywiście. Dyskusja merytoryczna tutaj byłaby super opcją. Bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. No ciao.